Witam was bardzo serdecznie. Jackson County. Means we're close to Jackson City, right? Prawda, prawda. Ja jestem Piechol. To jest The Last of Us, jak widzicie. Mamy już jesień. Tak samo jak za oknem. No, to prawda, nie takie widoki. Piękne, ale... Tak samo deszczowo. Co? Świnka? Morska? W środku lasu? Nie no, kurde. Nie w takim środku. Dobra, Ellie, zapraszam, chodź. Szybciutko, zmokniemy w tym deszczu. A dobrze, w trakcie zmiany pory roku Joel zdążył się przebrać. No nie, 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 no moment. Ale zbieractwo tak samo funkcjonuje. Oj, coś nowego. Co to? O, hohoj. Znamy z innych gier Naughty Dog. O tak, El Diablo. Jak tam? Co, jak wygląda El Diablo? Jak się celuje? Tutaj. Czyli snajperka. Świetnie. Potrzebowałem kolejnej. Choć tutaj też sporo. Oj, sporo. A jak tutaj wygląda powiększenie? Tak samo. Takie ledwo co. Ale dobra, jak snajpa to snajpa. Nie, bo sobie tutaj Joel nóżki połamie. Lecimy tam. Gdzieś. Może tutaj. No jaka ty jesteś mądra, Ellie, stoisz akurat przy miejscu, gdzie mam iść. Jaka jesteś pomocna. Dzięki. What happened between you two? What do you mean? You and Tommy. You're not together, so clearly something went down. We just had a bit of a disagreement, that's all. Ah, here we go. So what was it about? Tommy saw the world one way, I saw the other. And that's why he joined the Fireflies. Yeah, your friend Marlene promised him hope. That kept him busy for a while, but just like Tommy, he eventually quit that too. Last thing you saw. I believe his last words to me were, I don't ever want to see your goddamn face again. Can I help us? I suppose we're gonna find out. Well, here without his help? Okay. Just keep going. Wybaczcie, tak zamilkłem na chwilę, ale naprawdę byłem ciekawy, jak tam wyglądają reakcje Tomiego z Joelem. Kurczę, no pamiętam go, no nie był zbyt dobrym kierowcą, dobra. Ale Joelowi skórę uratował, co prawda, no tylko Joelowi nie udało się uratować małej Sary. Ale kurczę, jestem ciekaw, co tam u niego? Kurczę, Tomi, gdzie jesteś? Muszę się jak najszybciej znaleźć. O, może tam na górze? Ale nie, Joel się nie wdrapie tak wysoko, nie, nie. O, o, moment. No, Ellie się na pewno ucieszy. Element obcy. Ach, kurde. Dalej bym tego nie czytał. Dużo bardziej bym wolał The Walking Dead. Kirkmana. Jak ktoś chce sobie ładnie zaspoilerować pewnie to, co się będzie dzieje w kolejnym sezonie serialu działo, no to niech sięgnie po komiks. Są różnice duże, no ale... Jednak niektóre wydarzenia są powtarzalne. No chyba, że ktoś nie lubi spoilerów, a nie znam osoby, które lubią. No właśnie, hydroelektrownia. No, elektrownia wodna, kurde. Fuck if I know. Woda płynie i wytwarza prąd. Trzeba wiedzieć na ten temat. Momencik, najpierw tutaj. Tak, i kolejne ostrze. Tylko kurczę, nie obraziłbym się, aby tylko jeden bloczek z ostrza znikał, a nie całe ostrze od razu. Dobra, będziemy się bawić w Robina Hooda. Czy w Robin Hooda, kurde. Dobra. Pozbierane, co tam jeszcze zabrałem? Czyżby coś do przeczytania? Nie. Ale skoro już tam byłem, to tak przy okazji może... 50. Tak, oczywiście. I mam spokój do końca.
Teraz jeżeli Joel czegoś będzie słyszał, to czegoś tam, kurde, po prostu nie ma. I tyle. O, przydałoby się jeszcze drugie tak zakręcić. Wtedy utworzyłoby się takie ładne przejście. A może tak... pełnym sprintem i skok? Nie. To by było nierozważne posunięcie, Joel. Ale i tak na drugą stronę trzeba się jakoś przeprawić. No. Może jednak coś pominąłem tam w środku. Jakiś przełącznik może. Kolejna wajcha. Nie. A może by tak... Właśnie, tutaj przejść. Kurde, Ellie, znowu jesteś bardzo pomocna. Ale mimo wszystko do Elizabeth jeszcze ci troszeczkę brakuje, jeszcze trochę. Dobra, no to co, sprawdzimy. Brrr, zimna. Zapewne. No dobra, zobaczymy. Co tam Joel może znaleźć? Na dnie. To już w sumie nawet nie mogę sięgnąć dna. O, moment. Co to? O! Całe widzę pomieszczenie. Zatopione, dobra. Szybki oddech. Głęboki i z powrotem. No, chyba widzę paletę. Tam jest uwięziona, trzeba ją uratować, Joel. To twoje zadanie numer jeden na teraz. Czy będzie je można użyć wreszcie w charakterze mostu, czy tylko znowu jak kładka dla Ellie? Dobra, Ellie się pewnie ucieszy nawet z tej kładki, dobra. Dobrze, że rozumiesz. No, jesteś wygodnie już tam usadowiona? No to zapraszam na drugą stronę i otworzysz wajchę. Znaczy otworzysz, przekręcisz. Tylko mam nadzieję, że młoda sięgnie, no bo kurczę, jak będę musiał jeszcze na tą paletę zamontować jej drabinę. Nie no, wyprostuj tylko nogi, młoda, i wskakuj. Nie wydziwiaj. Już sobie mogę odpłynąć, najwyżej jak spadnie to prosto na paletę, ja idę zobaczyć. Czy tam przypadkiem jeszcze czegoś nie było. No. Tylko czy Joelowi starczy powietrza w płucach? Nie, no na pewno, teraz to mamy jakby co? Wyjście ewakuacyjne tutaj. Nie, jakieś butelki, coś, ale nic ważnego chyba, dobra. Wszystko. Gdzie jesteś, młoda? Tam. Okej, dobra, to już w sumie wychodzimy. Najwyżej na dnie leży jakiś nieśmiertelnik, ale niech tam leży. No tylko, żeby się Joel nie poślizgnął. Wygląda troszeczkę ślisko. Teamwork. Piona młoda. Piąteczka. A jest ciekawe, czy można było nie przybić tej piąchy, tak jak w Saints Row. Czwórce. No kurczę, w sumie. To wsuwaj kwiatki. Podobno jadalne. No to wygląda na jakąś ukrytą miejscówkę. No dobra, tylko teraz trzeba chce iść tam, czy tam? No dobra, najpierw sprawdźmy tutaj. Jest taśma. Dobrze, od razu zobaczmy. Czy coś idzie zmajstrować? Tak. Kolejny nóż, dobra. Apseczkę, a nawet dwie. A, kurczę, dobrze wyglądamy z zapasami. No mam nadzieję, że ci się nie zjawi zaraz 50 zombiaków. Nie wiadomo skąd. Oj. No dobra, posłuchajmy. Forgot to leave that stupid robot on his grave. What should I do with it? Ellie. What? I want to talk about it. No. Why not?
How many times do we need to go over this? Things happen, and we move on. It's just... That's enough. You're right. I'm sorry. Let's get to Tommy's. No, w sumie tego robota mogłaś tutaj zostawić już. Niepotrzebnie ciąży to je w plecaku. Podążając logiką Henryka. Eśp. No, ale w sumie szkoda ich. Wydawali się normalni, a tutaj w tym świecie to jest rzadkość. No, mam nadzieję, że Tommy jeszcze pozostał normalny, bo kurczę, Bill był niezbyt w pełni zrównoważony psychicznie. Ale to okej. No. No, ale zobaczymy. Tommy, kurczę, chciał się przyłączyć do świetlików, więc... No. No, nie wiadomo, czy ją do końca poukładane. Zależy, jak spojrzeć na świetliki. Ain't no way around. Gonna have to cut through the plant. No dobra, ale zaraz za momencik tutaj zwiedzimy tylko tą szopę i wejdziemy do środka. Chyba, że coś w świetniku jeszcze jest, ale kurczę, świetniki pełne. Ktoś je musiał zapełnić. Może ktoś tam siedzi. No, cóż, nikogo nie słychać, to na pewno. Ale jest wręcz podejrzanie cicho. Dobra, mapa. Spoko. No w ogóle zobaczmy, jak duża jest ta elektrownia. No, kurczę, jeden duży budynek. No, dobra. Puk, puk. Halo, halo. Jest tam kto? Może po prostu można wejść bez pukania? Ej! Ej, to było chyba Tommy, nie? Ellie? Do as the lady says. Czy nie? Hey. Please tell me you're lost. Oh, we didn't know the place was occupied. We're just trying to make our way through. Through to where? They're all right. But you know these people? Know him. He's my goddamn brother. Tak, to był Tommy. Tommy. Żyje, dobrze. Holy shit. How you doing, baby brother? Goddamn. Let me look at you. You get fucking old. Easy. It's gonna happen to you, too. This is Maria. Be nice to her. She sort of runs things around here. Ma'am, thanks for not blowing my head off. Would have been embarrassing, considering you're my brother-in-law. Oh, ho, ho. Dobrze, że to mi ustawił. We all gotta get wrangled up at some point. Ellie, right? Yeah. What brings you through here? That's kind of a long story. No, dosyć długa, faktycznie. Why don't we bring him inside? Yeah. You hungry? Starving. Konia z kopytami można by zjeść teraz nawet. Taki głód. Ale kurczę, dobrze, że wreszcie jakieś pozytywne informacje z tego świata. Kurczę, no... Przyda się takie zróżnicowanie. Nie, no nie będę zbierał, wolę z Tommy pogadać. Ej. Spoko. Sorry, I'll be right back. Co tam, koniku? Can I? Yeah, of course. He likes when you pet his ears. You ever ride one? I actually have. Tak. Spoko, pogadajmy. Have you ridden a horse? Winston, this soldier back in the zone. He gave me lessons. You know, if you want, we can take him riding later. That'd be awesome. No kurde. There. Hey, thanks. Tak, Joel, podtykaj konia po dupie. Tak, tak. Spoko. Zwyrodnialcu. Earl? Yeah? Why are you here? Weren't you supposed to head back this morning? Still waiting on Hauser and the rest of the boys to relieve me. Oh, no. You know, we'll be fine. Just go home to your family. It's just a couple more hours. I'll tough it out. Right. Oj, kurczę. Oddany pracy. Dobry z niego pracownik.
Szef jest na pewno zadowolony, a dokładniej szefowa. Która dziwnie się zabiera z otwierania drzwi. Maria. Yeah, go ahead. We're in the control room. Steve's about to start it back up. You want to come check it out? I'd rather eat with Ellie. It's my turn anyway. I'll go. I'll come with you. Go with Maria. Get some food in. Joel. Come on, Ellie. Let's give the boys some space. No, a wy tam sobie pogadajcie o szminkach, tamponach i tam innych rzeczach, no. A my tutaj o męskich tematach. We've been here just a week, and it feels like forever. I got something for you. Last year I went back to Texas, back home. Most of our stuff is long gone. Aha, no to ale prywatna rozmowa, tu gościu śpi. A już myślałem, a to nawet nie jeden. No dobra, co masz dla mnie, Tommy? Here. It's a little faded, but still looks pretty. Dzięki, super. Przyda się. Miły gest. Budzi wspomnienia. Aj, nostalgia, nostalgia. Tylko żeby Joel się nie zasmucił. Zbytnio. I'm good. Jak nie trzeba. Nie o to mi chodziło, miałeś to schować do kieszeni. Okay. I'll hold on to it for you. Tommy, I need to talk to you. Privately. Yeah, okay. Let me just check on my guys real quick. Come on. No to zdjęcie Joel, no kurde, nie rozumiem czasami. Co kieruje tym bohaterem? Ja może cię tak kompletnie zamknąć. Ja wiem, że to jest jego mechanizm obronny, znaczy mechanizm obronny jego mózgu. Żeby nie oszalać ze smutku, ale kurde! Dobrymi wspomnieniami trzeba się cieszyć, a nie... Choć w sumie z drugiej strony nie można też żyć przeszłością przecież, nie? Dobra, dobra, to mi tam leć sobie. Sprawdzić to u chłopaków, a ja zobaczę, co tam słychać. Na kanapie chociażby, czy na fotelu. Chłopaki, zostawiacie tabletki wszędzie, gdzie popadnie. I alkohol. No to akurat zrozumiałe. U, jak to saletra pełno, jak to? Shit. No, albo tak, w ten sposób. Ej, bo faktycznie zdarzyło mi się użyć po raz pierwszy. Świetnie, dobra. Będę chyba nawet mi to przy snajperze dupsko uratowało. Dosyć poważnie. Więc lepiej mieć cały zapas. Dobra, ale moment, czy tutaj nie mam przypadkiem więcej? Tak, oczywiście. Tego można przeładować. No dobra, czy coś jeszcze? Nie, może sprawdźmy. El Diablo. Dobra, chodź do mi. I don't know what you heard, but you should see the town. We're over 20 families strong now. It was Maria and her father. They set up this place with the idea of being self-sustained. We got crops and livestock. Remember how we thought no one could live like this anymore? We're doing it. What do you do for protection? Adults take turns guarding the perimeter. We even got an electrified fence when the plant's up. Yeah, you still got to deal with infected, though, right? Who doesn't? But it's the world we live in. Well, maybe you don't have to be. You sound like Marlene. Co, jak delikatnie zagaił ten temat. Dobra, dobra, zaraz zobaczymy. Jak przebiegnie ta rozmowa, tylko się jeszcze szybciutko rozejrzę. No, Tommy, Tommy. Ej, psina, co tam? Hey, buddy. Hey, buddy. Not much of a guard dog. That's a good boy. Maybe good to have around. No pewnie, kurczę. Od razu troszeczkę cieplej w tym towarzystwie, jak jest zwierzę. Od razu bardziej przyjemna atmosfera. These two geniuses are gonna bring this plant back to life. Witam, panowie. We think we got it this time. Wezmę te nożyczki, ok? Nie są potrzebne do projektu. You don't believe us? Nie mam nadziei, że główka was nie boli, bo tabletki też zawijam. We're almost ready. Just need to finish putting the shield back on. No rush. Spoko, też to się przyda oczywiście. Bomby dymne, no dobra. Będę pamiętał, żeby używać.
Czyli wy, panowie, macie naprawić tą niesprawną turbinę. Wszystko już niby jest gotowe, tylko starczy położyć osłonę. Założyć. No dobra, dobra. Świetne informacje. A i jest ławeczka nawet. Ej, no to widzę, tutaj sielanka. Tutaj można, Joel, zapuścić korzenie. This is a good spot. No powiem, że to jest dobre miejsce. Kurde, właśnie o tym mówiłem. Nie. Tylko 99, no niezbyt dużo zrobię. Może od razu. Rozrzut. A to zwiększyć czy zmniejszyć? Zwiększa. No nie wiem, czy bym chce. Dobra, zobaczmy gdzieś indziej. Kurczę, co jest grane? To może zasięg shota zwiększyć. Dobra. Coś z łukiem? Nie. Ej, no ale ja nie mam gdzie wydawać. Praktycznie. Szybko strzelność też nie. No chyba, że... Nie, no nie, kurczę, strzały trzeba oszczędzać przecież. Nie można ich trwonić jeszcze szybciej. Dobra, odrzut zmniejszmy. No lunety nie. No może jednak ten rozrzut. No dobra, raz, spróbujemy. Tak nie mam na co wydawać. Dobra. Yeah, it looks good. Oh, it was good, Joel, it was good. Dobra, moi kochani, wiecie co? To, czy chłopakom tam się uda założyć tą osłonę na turbinę. Zobaczymy następnym razem. Tymczasem ja się z wami żegnam. Trzymajcie się i do następnego razu. Cześć.